Są z nami przedstawiciele Wydziału Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu, pan Paweł Adamiec i Radosław Mentzfel. Witamy serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry. Na początek mamy pytanie, ile kierunków jest na państwa wydziale? W tym momencie to jest biotechnologia, pielęgniarstwo, informatyka, matematyka, architektura krajobrazu i dalej tam? Chyba wszystko już. Wszystko. A który z kierunków cieszy się największą popularnością wśród kandydatów? To zależy, jak na to patrzeć. Czy na ilość kandydatów, czy na inne kwestie jeszcze. Wydaje mi się, że informatyka do tej pory była kierunkiem bardzo obleganym, ale ilość osób na każdym z kierunków jest podobna. Czy uważają panowie, że właśnie studia na państwa wydziale są jakieś bardziej ciężkie, wymagające? Na pewno mają inną specyfikę i to są studia dla ludzi o szczególnych predyspozycjach, no ale każdy ma jakieś ściśle określone zalety i no, przez to takie preferencje, z których może korzystać. No jest tutaj pewna specyfika, to szczególnie było widoczne teraz w okresie nauczania zdalnego, na przykład na kierunku biotechnologia konieczne było odrabianie praktycznych zajęć, bo to jednak praca w laboratorium, praca w małych grupach, konieczność samodzielnego organizowania sobie tej pracy, czyli i oczywiście nauki ścisłe, od których się uciec w jakimś ograniczonym przynajmniej zakresie nie da. Chyba matematyka jest na każdym z tych kierunków, które są na naszym wydziale. Ja też jakby powtórzę kwestię, którą Radek poruszył, czyli zajęcia praktyczne są tutaj dużą częścią jakby procentową naszego nauczania, szczególnie jeżeli chodzi o architekturę krajobrazu, to mówię tutaj o projektowaniu, urządzaniu, kształtowaniu, gdzie jakby ten kontakt bezpośredni z osobą prowadzącą, gdzie korekty dotyczące projektów czy prac wykonawczych są bardzo ważne i te fizyczne ich wymiar jakby jest podstawą tworzenia, jeżeli chodzi o architekturę krajobrazu. I tutaj duża ilość zajęć praktycznych, wymagających podnoszenia, takich no, szlifowania swoich umiejętności pracy, ona jednocześnie wymaga zwrócenia uwagi na kompetencje miękkie, takie, które teraz są na rynku pracy bardzo pożądane, ale w kontekście potem odnalezienia się na tym rynku pracy. To, czego wymagają pracodawcy, czyli właśnie zdolność do samodzielności, podejmowania decyzji, adaptacji się do nowych warunków, zdolność przeczytania po prostu manualu, zastosowania tego w praktyce, zorganizowania pracy sobie, ale też innym. To jest tutaj bardzo ważne i my dużą uwagę przykładamy do tego, żeby to rozwijać. Od pewnego momentu wprowadziliśmy dodatkową formę oceny, czyli tak zwane karty obserwacji, które w czasie ćwiczeń studenci są no jakby obserwowani, analizowane jest to potem wspólnie ze studentami, jak oni sobie radzą w warunkach takich zbliżonych już do warunków potem w laboratorium, w pracy. Jeszcze, jeżeli mogę dodać, to jedna rzecz mi do głowy przyszła, zajęcia laboratoryjne są bardzo dużą częścią, zarówno w biotechnologii, jak i na architekturze krajobrazu i one wymagają konkretnej pracowni, konkretnych sprzętów, maszyn. Te wyposażenie, jeżeli chodzi o wydział, jest dosyć zaawansowane, dlatego ten praktyczny wymiar studiów na tym wydziale no jest jakby ogromną jego wartością. I bym jeszcze dodał, że już od momentu organizacji tego wydziału, na przykład przy budowaniu budynku biotechnologii, założenie było takie, że studenci pracują w małych grupach, 8-osobowych, czyli to nie są w żadnym wypadku pokazy. To jest po prostu praca, to jest praca w laboratorium. Także to jest nawet nasza specyfika na tle innych podobnych kierunków w Lublinie czy w Polsce. Skoro wasze zajęcia opierają się w dużej mierze na właśnie tych zajęciach praktycznych, to jak sobie poradziliście w czasach koronawirusa? No, na tyle, ile mogliśmy. Na pewno nie jest to 100%, jeżeli chodzi o jakby pracę na żywo, 100% realizacji jakby tych wszystkich możliwych kwestii, które tam poruszamy, ale staraliśmy się w miarę często i intensywnie spotykać się ze studentami. Były to zarówno wideokasty, webinary, również przez Messengera połączenia, więc tej indywidualnej pracy było dużo więcej niż takiej, powiedzmy, w trybie normalnym. No i też jakby kwestia tutaj tych wielokrotnych korekt, wymiana maili kilkudziesięciu z jednym studentem w ciągu na przykład 2-3 dni, no w jakiś sposób na pewno przynajmniej stanowiła namiastkę tej nauki.
W przypadku biotechnologii na szczęście ograniczenie pracy stacjonarnej nastąpiło nie od samego początku semestru, czyli jakieś tam zajęcia wcześniej się odbyły. Następnie od momentu, kiedy tylko było to możliwe, przygotowaliśmy się i prowadziliśmy już odrabianie zajęć w systemie stacjonarnym i to też była ważna nauka dla studentów, dlatego że oni pracowali w takim zaostrzonym reżimie, jeśli chodzi o pracę z materiałem biologicznym, bo na dobrą sprawę to, proszę Państwa, dla nas różnica pracy w okresie, kiedy był ten koronawirus, no nadal jest, kiedy były te ograniczenia Głównego Inspektoratu Sanitarnego, a praca na co dzień w laboratoriach, gdzie z materiałem biologicznym się pracuje, to różnica jest tylko taka, że było mniejsza ilość studentów jednocześnie w laboratorium, żeby te odległości dwumetrowe zachować i maski na twarzach. Natomiast dezynfekcja, rękawiczki, fartuchy, to wszystko jest standardem. Poza tym jednak jesteśmy dostosowani, budynek jest dostosowany do pracy z materiałem biologicznym, więc też jest dostosowany do tego, żeby to bezpieczeństwo zapewnić. Niektóre laboratoria mają możliwość sterylizacji przy użyciu promieniowania ultrafioletowego nawet. I dla studentów, jak mówię, to była ważna nauka. Oni też mogli zobaczyć, jak przygotowuje się pracę w takich warunkach, jak należy przestrzegać tych wszystkich zasad. Może kiedyś w swojej pracy będą musieli zrobić to, co teraz musieliśmy my zrobić, czyli wyznaczyć izolatoria, szlaki przemieszczania się ludzi i zorganizować to wszystko, żeby było w bezpieczny sposób. A jak wygląda aktywność studentów? Czy są jakieś koła, dodatkowe projekty wykraczające poza podstawowy materiał? Oczywiście, że tak. Przede wszystkim projekt Power jest nadal realizowany. Studenci mogą realizować staże w zakładach pracy już. To są staże takie absolwenckie. Oczywiście dodatkowe umiejętności mogą uzyskiwać z obsługi specjalistycznych urządzeń, którymi dysponujemy. Myślę, że maturzyści, nie warto im zaśmiecać na razie główne nazwami tych sprzętów, ale to są certyfikowane kursy prowadzone przez zewnętrzne firmy, przez menadżerów sprzętu nowoczesnego, który jest podstawą pracy potem w zawodzie bardzo często, a my tym sprzętem dysponujemy. Poza tym jest oczywiście koło naukowe studentów biotechnologii, które działa. Studenci współorganizują na przykład taką konferencję Climate, która jest poświęcona zastosowaniu tych technik biologicznych w kryminalistyce. To jest niezwykle ciekawe. Podobnie mamy konferencje poświęcone szczegółowym jakimś tam technikom, które jeżeli studenci chcą je rozwijać. A poza tym to jeszcze jest taki system pracy, że są takie laboratoria, które funkcjonują, cały czas są dla studentów otwarte, bo cały czas tam trwa praca i oni tam nawet jeżeli nie przygotowują na przykład swojej pracy seminaryjnej, no to jest takie laboratorium, że jak do niego się zajrzy, to zawsze tam studenci jacyś siedzą i coś tam robią, w czymś pomogą i czegoś się przy okazji nauczą. Także możliwości rozwoju uważam, że w tym momencie są olbrzymie. Dla każdego studenta, który jakąś swoją ścieżkę kariery chce wytyczyć, na pewno dostanie bardzo duże wsparcie. Wsparcie, o którym w naszych czasach, kiedy my studiowaliśmy, można było tylko pomarzyć. Ja ze strony architektury krajobrazu powiem, u nas na kierunku tych kół jest co najmniej 4, z tego co pamiętam, i wszystkie jakby skupiają się na wymiarze praktycznym działań, więc staramy się maksymalnie dużo robić dla Lublina w przestrzeniach publicznych, tak żebyśmy byli zauważalni. Są to różnego rodzaju instalacje, zarówno Noc Kultury, jak na Weekend z Florystyką, na Festiwal Nauki. Zawsze jakby te prace gdzieś też później zostają i są czymś takim, co reklamuje kierunek czy wydział. Włączani są zawsze w to studenci z różnych roczników, mają możliwości rozwoju pod kątem zarówno technik plastycznych, jakby swojej świadomości twórczej, też możliwości prezentacji swojego dorobku przyszłego, prawda? I dzięki temu już na etapie studiów ten wymiar praktyczny pozwala na zbudowanie bardzo obfitego, obszernego CV czy portfolio, którym później mogą się po studiach chwalić i reklamować zarówno siebie, jak i uczelnię. Tak mi jeszcze jedna rzecz do głowy przyszła odnośnie tego nauczania zdalnego, bo ja powiedziałem, że było ono trudne dosyć dla nas jakby przeskoczenie z wymiaru praktycznego na ten wymiar czysto cyfrowy, ale jedna rzecz była dobra, jeżeli chodzi o to nauczanie, to taka, że możemy poznać indywidualnie studenta przez to. Jakby kontakt taki bezpośredni pozwala na jakby zobaczenie jego sposobu myślenia, poznania go ze strony właśnie takiej bardzo indywidualnej, a nie gdy w trakcie powiedzmy zajęć praktycznych zadajemy pytanie, odpowiada 3 osoby z 15 czy z 10, no jakby zakładamy, że to jest opinia całej grupy, a tutaj w kontakcie tym indywidualnym, cyfrowym, przez internet jakby wiemy, co każdy miał na myśli, czy co każdy wie po prostu.
Tak na zakończenie jeszcze poproszę o zdanie, taki argument, dlaczego powinni nasi kandydaci wybrać się na kierunek, który Państwo reprezentujecie? Nasz kierunek otwiera głowy. Nasz kierunek otwiera też perspektywy pracy w różnych zawodach. Jest to bardzo interdyscyplinarny kierunek, więc każdy odnajdzie sobie w nim swoją specjalizację. Może być to specjalizacja przyrodnicza, może być to specjalizacja czysto techniczna związana z urządzaniem krajobrazu. Mogą być to kwestie związane z artyzmem, ze sztukami plastycznymi, ale może być to też wymiar taki związany z pracą animatorską, z pracą z ludźmi. Kwestie społeczne tutaj wchodzą w grę. Jeśli chodzi o biotechnologię, to dwie rzeczy są dla nas ważne. To jest interdyscyplinarność, bo biotechnologia rozwija się bardzo dynamicznie i działa na pograniczu z jednej strony na przykład rolnictwa, z drugiej strony medycyny, a druga rzecz to umiędzynarodowienie. Od dawna mamy grupy w języku angielskim, gdzie często większość tej grupy stanowią studenci, którzy przyjeżdżają na wymianę studencką tutaj z różnych rejonów Europy, więc można w tym anglojęzycznym środowisku takim pracować, poznawać tych ludzi, wymieniać doświadczenia. Bardzo ważne, jeśli chodzi o biotechnologię, to w strategii odpowiedzialnego rozwoju Rzeczpospolitej Polskiej jest jasno zapisane, że to jest jeden z głównych obszarów rozwoju, w którym będą inwestowane olbrzymie pieniądze, a nawet to, co zostało zadeklarowane, już poddane jest krytyce w czerwcu, teraz w czerwcu 2020 roku ukazał się raport Polskiego Instytutu Ekonomicznego, który jasno wskazywał, że trzeba jeszcze zwiększyć tutaj nakłady, trzeba jeszcze lepiej wykorzystywać ten potencjał, bo w każdym kraju, tam gdzie biotechnologia się rozwija, ona jest kołem zamachowym gospodarki w obecnym czasie i szczególnie też uwidoczniło się to w okresie epidemii, pandemii koronawirusa, że zapotrzebowanie i na specjalistów, i na rozwiązania w tym zakresie wzrosło. Wykazano, jak jest to bardzo istotne. To nie ma od tego ucieczki. To się będzie rozwijać i tutaj praca i możliwości zrobienia kariery będą. W takim razie dziękujemy za rozmowę, a widzów zapraszamy na kandydat.kul.pl.